gitarzyści go tutaj naprawdę pięknie pociągnęli. Świetny, brawo. Pan nas widać rody. Brawo, brawo, znakomite. I mamy trzeciego zawodnika na mecie. Czwarty zawodnik na mecie. I piąty, brawo. Na miejscu czwartym Błażej Kaczor ze Środy Wielkopolski z czasem 39 minut 10 sekund i na piątym Adam Pankowski z Zaliwyśla. 39-12 i tak, kierownik sekcji biegowej Polonii razem z flagą od samego początku. Całe 10 km z flagą, no to wysiłek naprawdę przeogromny. Zasłużony medal. Brawo Leszek, brawo Leszek. Leszek Wierzbicki, numer startowy 001. 39 sekund, 39 minut, 32 sekundy. Pierwszy wynik na tej trudnej trasie i oj, marketingowy członek sekcji biegowej, pracownik Polonii, odpowiedzialny za marketing, Łukasz Szarzyński. Pierwszy wynik, brawo Łuki. Jest kolejny, jest partner. Tak, na ósmym miejscu, brawo. Łukasz Czarzyński na miejscu siódmym i jest Mateusz. Mateusz Krajewski, także mieszkaniec Środy, na miejscu ósmym. Tak jak ostatnio, tak? Brawo. Świetne, świetne tempo w świetnej formie. Przepraszam, po drugiej stronie widzimy rowerzystów z końcem wyścigu. Małe pół godzinki tutaj poczekamy na wszystkich zawodników. Czyli mamy pierwszą ósemkę, czekamy przede wszystkim na pierwszą panią, którą kończy bieg. Na razie dziewiąty zawodnik dzisiejszego biegu imienia pamięci żołnierzy wyklętych, Piotr Stefanowicz ze Środy Wielkopolskiej. Oj, tu bardzo ostry wyścig o miejsce dziesiąte. Brawo panowie, świetna forma. Na miejscu dziesiątym Marcin Sierota z Rogalinka i na miejscu jedenastym Artur Pyszny z Poznania. Brawo. I mamy zwycięszczynię w kategorii kobiet. Brawo. Fantastyczne tempo. Świetny wynik. Na miejscu dwunastym biegu kończył Jacek Matuszewski z Radynia, a zwycięzczynią w kategorii kobiet została Karolina Klubczyńska z Poznania w znakomitym czasie 41 minut 27 sekund. No i nasz słynny biegacz długodystansowy Michał Jóźwiak na miejscu 13. Brawo Michał. Krzysztof Dębowski na miejscu 4. No i weteran Jacek Hańczyk na miejscu 15. Brawo Jacek. Czas 41 minut 51 sekund. Oj, teraz już to hurtowa naprawdę. I druga zawodniczka dzisiejszego biegu. Wielkie gratulacje. Oklaski dla Małgorzaty Wawrzyniak, także z Poznania. Podium póki co dla dziewcząt z Poznania, dla pań z Poznania. Brawo Jacek. Zaraz przy wejściu do Max Mariny czeka na zawodników woda i gorący posiłek, grochóweczka tam jest w środku. Pamiętajcie o zostawieniu chipu w skrzynce. Kolejni zawodnicy, Przemek Groszyk z Koziegłów i Karol Nagucki z Opalenicy na miejscu 21, czyli wśród mężczyzn na miejscu 19. I mamy trzecią zawodniczkę naszego biegu, jeszcze na podium, brawo. Brawo, brawo, brawo. Agnieszka Ślebioda ze Środy Wielkopolskiej na trzecim miejscu wśród kategorii, w kategorii kobiet. I kolejni zawodnicy. Mateusz Jankowski i Dawid Strychalski. Mamy już 24 i właśnie wbiega 25 zawodnik, który Darek Król ze Świątki. Brawo. Pamiętajcie zawodnicy o zwrocie chipu. No w świetnej formie tutaj chłopacy kończą. Nasi koledzy. Darek Pankowski i Daniel Łukowski z Opalenicy. Brawo panowie, widać, że tutaj naprawdę w znakomitej formie panowie kończą bieg poniżej 44 minut.
Kiedrowski z Podstolic i Robert Ozga ze Środy Wielkopolski. Przepraszam, mogę Państwa prosić na bok? Mogę na bok prosić? I Marcin Cichowlas, członek sekcji biegowej Polonii Prawo. Na komisji w czasie 26 miejsce. 30 miejsce, przepraszam. Przepraszam, czy mogę Państwa prosić na bok? Krzysztof także na mecie. I kolejny, Dawid Kujawa i Ryszard Gierczendorf. Bo to był naprawdę duży wysiłek. Daj mi idź jeść. Bo nie, dobra, ale stygnie, ja już zjadłam i piję. Zapraszamy do Max Mariny, zaraz przy drzwiach czeka na zawodników woda. Zdejmujemy czyty i grochóweczkę. Zapraszamy na pyszną, gorącą grochówkę z lokalu Max Marina. Mamy w tej chwili 34 zawodników i zawodniczki na mecie i kolejni w szybkim tempie przebiegają. I czwarta zawodniczka tuż za podium, o jakim pięknym tempie. Anna Wiśniewska z Poznania. Brawo panowie. Zmieścili się w czasie poniżej 45 minut. Mamy już 41 zawodnika na mecie, a przypominam, że wystartowało dzisiaj do biegu 240 zawodników. Jeszcze powitamy tutaj 200 zawodników i zawodniczek na mecie. No, teraz minęli Norbert Pankowski, Tomasz Ryskę, Wiesław Rejek, Michał Kaczmarek, Piotr Ryba, Krzysztof Fitner i kolejny zawodnik Michał Grajdowski, który bardzo lubi do środy przyjeżdżać. Witamy Michale na kolejnym biegu w Środzie Wielkopolskiej. Tak to mniej więcej wygląda. Roman Niedzielski z Poznania, także i piąta zawodniczka dzisiejszego biegu. W świetnym tempie kolejna zawodniczka. Dominika Przybyszewska z Poznania. Minął także metę Rafał Filipiak ze Środy Wielkopolskiej. I witamy kolejnych zawodników, czyli Mateusza Borowskiego i Kubę Kolasińskiego. I tutaj dzieci towarzyszą rodzicom w finałowym etapie i Wojciech Stalec, też zarządzający sekcją biegową. Brawo Wojciech, w świetnym tempie. Jest Wojtek Stalec, jest Sylwester Pawlak, Dawid Kowalski, Tomasz Pudzicki. Dzięki. I kolejna zawodniczka, Teta Ludwiczak z Gniezna, która nas witała w leto. Kilometę także Daniel Jasiński, Marcin Zgoliński, Zbigniew Walczak i kolejny zawodnik, Waldemar Anczak z Leśni. Witamy serdecznie. Brawo, kolejna zawodniczka, bodajże Piotr Pusta, Aneta Machajewska ze Środy. Za kilometr po 6 wywiązania. I mamy 60 zawodników i zawodniczek. Łukasz przybyła, minął jako 60. I kolejni zawodnicy. Paweł Waleron, trener naszych pływaków w Środzie Wielkopolskiej. Maciej Kubiak. Jest linka. Witamy bardzo serdecznie. Zawodnicy, woda jest tutaj zaraz za drzwiach. Zdejmujcie czipy i zapraszamy na grochówkę do środka lokalu. Brawo panowie. Tomasz Bierła, Daniel Kruszana i Łukasz Nowicki. Kolejni zawodnicy to Marcin Skorliński z Kostrzyna. Dziękuję. Brawo! Kurier UPS na co dzień samochodem, ale widać, że musi po schodach często biegać, czyli Artur Kasperski, Mikołaj Przepióra i
kolejni Przemysław Rzesz, brawo tutaj członkowie kolejni Krystian Krzyżak ze Środy Wielkopolskiej i Mateusz Paterek z Dawinowa. Brawo Mateusz! Brawo! Witamy na mecie Krzysztofa Skorlińskiego z Kostrzyna. Jest Krzysztof Pawłowski, też stały uczestnik biegów w środzie i na całym świecie. Kasper Kujawa, Maciej Radomski z Wrześni, Zbigniew Kujawa, ojciec zawodnika Polonii Środa Wielkopolska, Szymon Nowak, Artur Graczyk. Witamy wszystkich serdecznie. Mamy już 79 zawodników na mecie, a jeszcze nie minęła 50 minuta od startu. Tadeusz Delestowicz i Edward Borowczyk. Oni wszyscy zmieścili się w czasie poniżej 50 minut. Kto jeszcze poniżej 50 minut się zmieścił? Szymon Adamczyk, także z Burzynowa Kościelnego oraz Mariusz Łoda ze Środy. Szybko, szybko! Mieścicie się w 50. Chodź, 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 chodź. Jest Izabela Brzezińska, Piotr Wyjęty. Brawo, wszyscy oni w 50. Teraz dopiero Bartosz Deknik, Anna Leporowska, Zbigniew Szybylski, jest Waldemar. Możesz zejść z kadru? Dzięki. Biegło blisko 60-latek i Aleksander Markiewicz. Brawo. Brawo panowie, brawo panie. Tomasz Kędziora na mecie, Marcin Łukaszewski, Sebastian Król. Mamy już w tej chwili 93 zawodników. Andrzej Kasprzyk i Radosław Kruk. Możecie dalej przejść, bo wchodzicie w kadr. I Tomasz Brzeziński. Brytania. Brawo. Ania Jerzyńska i Damian Jerzyński. Ania 10 wśród kobiet, Damian Jerzyński 96 wśród mężczyzn, czyli mamy 106 zawodników, 107 Zbigniew Kruszola. Praktycznie zaraz będzie połowa stawki na mecie. Wszyscy otrzymują piękny, odlewany medal zaprojektowany specjalnie na ten bieg pamięci, czwarty bieg pamięci żołnierzy wyklętych. I kolejni zawodnicy, brawo, w znakomitym czasie i tutaj wyścig. Adam Kasprzak, Norbert Bartkowiak, Michał Woźniak, Wielkowy i Michał Sobczyński z Dawinowa. Brawo panowie, jest, nowa jest, brawo jest, Stanisław Majka, Piotr Dobrykło, Bartosz Białkowski, Adam Grabowski, Roman Szymanowski, Grzegorz Kucze, Wojciech Polewiński. Wszystkich serdecznie witamy na macie, zapraszamy. Piotr Orliczak, Maciej Majewski. Mamy już połowę statki. Tu ponad 120 zawodników. Dorota Jasińska na 11 miejscu z kobiet. Cezary Tomczyk, Paweł Mariański. Brawo, brawo panowie. Adrian Mielcarek z Poznania, Rafał Brzyszkowiak z Polnicy. Brawo, świeższe tempo. Zapraszamy na grochówkę. Zajmujcie czipy i już rzadź się do Bogdaliny. Rafał Brzyszkowiak, Paweł Nowak, Donata Wietrzyńska z Gniezna i Remigiusz Cypel. Mamy razem 131 zawodników i zawodniczek. I Wojciech Izydorek z Wrześni właśnie miną metę i kolejny zawodnik sekcji biegowej Polonii Środa Wielkopolski, czyli Sławy Grosiak. Witamy Sławka. Sędzia zawodów pan Marek Warański czuwa cały czas nad tym, czy wszyscy... Marek, przepraszam, Marek Warania. Przepraszam Marku. Czuwa nad tym, żeby wszyscy przebiegnęli przez metę, nie poszli bokiem. Panie Marku, przepraszam bardzo. Marek Kądzielak także na mecie, Sławomir Roczak, co już mówiłem. I kolejni zawód. Thank you.
Jakub Przebiura i właśnie Leniem linię mety minął Leszek Wojtynia. Mamy 12 zawodniczek na mecie i 126 panów. Szymon Kotecki i Michał Burkowski właśnie minęli metę i kolejne Mieczysław Koczorowski i Patryk Olechnowicz. Witamy także Marcina Kaźmierczaka. Mariusz Borcuk z Brześni. Kolejni zawodnicy. Owidiusz Krymary z Kalisza, witamy. Dariusz Ratajczak z Dolska. Wanda Majszak z Murowanej i Zbigniew Szczudlak z Kołaczkowa. I witamy 14 zawodniczkę na mecie. Gratulujemy świetnego wyniku Joannę Samson ze Środy. I Błażej Szybkowiak, mamy 148 zawodników, którzy już minęli, czy za chwilę będziemy mieli 150 na mecie. Jest Izabela Juszczak, jest Marcin Rygulski i kolejny Tomasz Kwiatkowski ze Środy. Systematycznie przebiegają, czas obecny to około 55 minut. Jest Radosław Wilkiot ze Szczecina i Maciej Kasprzak z Nowego Miasta. Zapraszamy wszystkich, pamiętajcie o zdjęciu chipa. Zapraszamy na poczęstunek, na grochówkę, na wodę. Musicie się nawodnić koniecznie, bo tak potężny wysiłku. Pogoda wam się dopisała, ale trasa była naprawdę trudna. Jest Daniel Czajczyński z Brześni także. Czekamy na kolejnych zawodników, kolejne zawodniczki. Nie wiem, czy mamy informacje z trasy, jak tam nasz starosta, czy ukończy dzisiejszy bieg. Myślimy, że tak, był ostatnio kontuzjowany, nie miał czasu na treningi, ale z pewnością się nie podda. Czekamy na pana starostę. Będziemy czekać, aż na pewno przybiegnie. W międzyczasie Natalia Magaj, która zajęła 16 miejsce wśród kobiet. Minął właśnie mety Grzegorz Ochowiak z Bożynowa Kościelnego i teraz Paweł Pietkowski z Kościela. Brawo, brawo. Krzysztof Marczak ze Środy Wielkopolskiej, Dawid Dębowski z Brześni i Dominika Nowacka z Sulęcinka, która zakończyła bieg na 17 miejscu na kobiet. Mamy 160, którzy ukończyli bieg i kolejny zawodnik Daniel Polk z Brześni. Aktualny czas to poniżej 57 sekund. No minut, no dobra, no chciałem trochę polepszyć. Brawo. Witamy Michała Wojciechowskiego i Małgorzatę Wartecką, Anię Głowińską i Macieja Głodzyńskiego. Brawo, brawo, witamy. Agnieszkę Rosińską. Numer, jaki ma pan? Damian Lobo, Krzysztof Czałkę także na mecie. Jest Krzysztof Rzymka i Artur Larka, także mamy 150 panów i 20 pań na mecie. Mamy 170 biegaczy, którzy ukończyli dzisiejszy bieg. Zostało nam jeszcze 70, którzy wystartowali. Mamy nadzieję, że wszyscy szczęśliwie ukończą bieg. Około 2 minut do czasu 1 godziny. Zapraszamy, zapraszamy na metę. Tymi zawodnicy zmieścili się poniżej 1 godziny. Thank you.
pogodę. Panie Słono, nie ma panów. Natalia Smętowska i Emilia Dominiak Gniezna. Jest Sylwia Roszek, mamy tutaj klasyfikację kobiet. Jest Marcin Sobczyk na 155. miejscu. I kolejna pani Małgorzata Guzowska. I kolejni zawodnicy i zawodniczki. Sylwia Lowa z Poznania, Andrzej Kolesiński z Poznania. Robert Śniewski też mieścił się poniżej 1 godziny. Brawo panowie, kolejni zawodnicy. Aleksa Wita, Grzegorz Twojdrak. Dajemy, będzie poniżej godziny, dajemy, parę sekund zostało. Mariusz Kosiński, Gabriela Jankowiak i Włodzimierz Lewicka. Włodzimierz Lewicka. Mamy prawie 190 zawodników, zaraz Wędziszewska, brawo, w znakomitym tempie kolejna pani Lumbina Cholewińska, murowany Adam Dziuba, Monika Matelska, Mateusz Mikołajczak. I trenerka sekcji lekkoatletycznej, brawo. Trenerka klubu PES, Olga Zawodniczka, Agnieszka Cywolka. 193 zawodników, zawodniczki, czekamy na kolejnych. Witamy także Karolinę Kobus i Jarosława Rozmiarka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Polonia Środa Wielkopolska. Witamy Cię, Jarku, bardzo serdecznie. Brawo, dziewczyny. I biegnie starosta Śrecki, witamy. Brawo, Ernest Iwańczuk. Dał radę, brawo starosto, brawo panie starosto. Ernest Iwańczuk, dał radę, ogromny wysiłek, mimo braku treningu. Witamy na mecie, witamy także na mecie Anioł Wyżycki, Joasie Hanczyk. Mamy 198, 199. Razem zawodnik, który ukończył i w tej chwili, za chwilę będziemy mieli 200 zawodników na mecie. Witamy bardzo serdecznie tutaj. Gratulacje, świetnie, świetnie, brawo. Anita Szafczyk i Łukasz Kamiński z Leśni. Mamy 201. Dostańcie właśnie do środeczka. Świetne czasy, świetne czasy nadal. Walka szlachecka, jaśni, mamy 200 zawodników, którzy ukończyli dzisiejszy bieg. I cała grupa kolejnych biegaczy i biegaczek. Witamy bardzo serdecznie. Czekaliśmy na was, uczestniczymy. Brawo. Dzięki. Marzena Tomowska, Beata Woźniak, Paweł Szybyński, Kazimierz Janiak, Rafał Jakubowski. Bardzo serdecznie witamy. Mamy 270, około 30 biegaczy. Jeszcze tylko 30 biegaczy i biegaczek na mecie. Przypominam o zdawaniu chipów, o tym, że woda czeka na was tutaj zaraz po wejściu do restauracji Max Marina, a w głębi czeka też na grochówkę. Zapraszamy na grochówkę, każdy uczestnik biegu. Zapraszamy na grochóweczkę. Thank you.
około 13. Mamy 214 biegaczy już na mecie. Ogromny wysiłek, ale z pewnością było warto. Po to, żeby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych, po to, żeby sprawdzić się, w jakim czasie można ukończyć taką trudną trasę i kolejny przygotować się do sezonu, który dla wielu biegaczy znowu będzie bardzo intensywny. Biegi na 10 km, półmaratony, maratony. Niektórzy z tych biegaczy startują także w triathlonach, czy w innych. To jest z pewnością kolejny etap przygotowań do sezonu letniego, jeden z pierwszych biegów w tym roku. I witamy na mecie Krzysztofa Joachimiaka i dwie kolejne zawodniczki kończące bieg w znakomitej formie, z uśmiechem na ustach. Witane przez kolegów i koleżanki, brawo, brawo. Witamy Iwonę Rzeckę na mecie i Julię Banasza, brawo. Witamy, witamy, brawo. Świetnej formy kończymy kolejni zawodnicy, kolejne zawodniczki. Joanna Bogar, Norbert Kuczak, Dominika Stawska, Rzeszki. Mamy 220 zawodników i kolejni w znakomitej formie, z uśmiechem na ustach samego zdjęcia, kończą ten bieg. To była Paulina Ślezak, Paweł Ratajczak.223 osoby mamy, około 15 osób jeszcze jest na mecie, na trasie. Czyli już bardzo niewielu. Widać, że tutaj dzisiaj naprawdę wytrwali zawodnicy przekrutą pracę, już wytrenowani, bo to są trasy, które nie są przypadkowo. Przypominam, że zwyciężył w dzisiejszym biegu Filip Janczak z czasem poniżej 35 minut. Na drugim miejscu kończył Kamil Jeremicz. Piękne medale na piersiach, znakomita pamiątka. Dzięki współpracy sekcji biegowej Klubu Sportowego Polonia Środa Wielkopolska z Urzędem Gminy Środzie Wielkopolska, która jest głównym sponsorem tego biegu. I witamy na mecie kolejną zawodniczkę. Jest Agnieszka Ławniczak ze Śremu. Witamy Agnieszko. Ja błagam! Ja błagam! I kolejny zawodnik, który chciał bardzo uczcić pamięć żołnierzy wyklętych z flagą, pięknym skarbem, z orłem. Witamy Paulinę Misiek z Poznania i Marcina Michalaka. To właśnie Marcin z tą flagą przez cały bieg. W tym patriotycznym biegu chciał uczestniczyć właśnie z flagą. Brawo Marcin, gratulujemy. Mamy 226 zawodników na mecie. Jest kolejny zawodnik, Rafał Lalka z Wiosławia i kolejna zawodniczka, 50. zawodniczka śródkobieg. Wkrótce będzie na mecie. Gratulacje, brawo. Numer 221. Edyta Bałtyńska z Poznania. Witamy Pani Edyto. Gratulujemy ukończenia biegu. Brawo.
tu kończyli także Klaudia Szczepaniak z Kostynia i kolega nie pokazał system. Kolega doprowadził koleżankę, dlatego system teraz. Czyli mamy 51 zawodniczek i 178 zawodników, co nam robi razem 229 osób. Jeszcze 10-11 osób tylko na trasie biegu. Pamiętajcie, proszę oddawać chipy. Tu jest skrzyneczka, do której można wrzucić. Każdy zawodnik musimy zostawić, wrócić chip, który będzie użyty w następnych biegach. Dzięki tej technologii, to szybko poznaje swój czas, jest klasyfikacja. I wkrótce na mecie kolejni zawodnicy, kolejne zawodniczki. Witamy panią z numerem 189 w świetnej formie. Izabela Rękawek z Poznania kończy bieg zadowolona. Pani Izabela zadowolona? Brawo, gratulujemy, bardzo się cieszymy. Trudna trasa, ale dałyście radę. Brawo, i kolejna zawodniczka także na mecie. Pani Monika Regulska. Witamy panią Monikę. Brawo, ale ciężki bieg ukończony, trudna praca naprawdę. Mamy 231 osób na mecie. To jest na biegu. Tego biegu to trudno wziąć z marszu, to trzeba trochę się przygotować. Jeszcze tylko 10 osób na mecie. Za około 15-20 minut dekoracja. Czyli ostatnio jest nasz koniec wyścigu, czyli nasz rowerzysta klubu. Witam ostatnią zawodniczkę, która ukończy dzisiejszy bieg. Niesamowite gratulacje, numer 235, pani Elżbieta Szemczak. Pani Elżbieto, wielkie gratulacje. Wielkie gratulacje. Brawo. To byli ostatni, koniec biegu, ukończyło dzisiejszy bieg.